Take a chance. Live your life for just one night. No looking back. Cause tonight will make you. Oto jest i kolejne miejsce naszego noclegu, Morza Brzeg w Chłapowie koło Władysławowa. Zostajemy tutaj na dwie noce. Zapraszam do naszego pokoju w Chłapowie. Mamy okno na inną stronę niż morze. Szkoda, bo pewnie stąd byłoby widać morze, no ale tam już jest nasz bałagan. I jeszcze łazienka. Chłapowo jest położone na klifie, więc żeby się dostać na plażę, trzeba pokonać całkiem sporo schodów. Tutaj w naszym pensjonacie jest na przykład kuchnia, z której można sobie skorzystać, jeżeli ktoś ma ochotę. Właśnie Magda dzisiaj z niej korzystała. A tutaj są też książki. To jest świetna sprawa na urlopie. Nie trzeba brać swoich, na pewno tutaj się znajdzie coś dla siebie. A my ruszamy teraz na całodniową wycieczkę na Hel. Planujemy wypożyczyć rowery w chałupach i jechać dalej w stronę Helu. Jadąc ścieżką rowerową zboczyłyśmy do lasu i dojechałyśmy w takie dzikie miejsce. Oczywiście takich miejsc tutaj po drodze będzie jeszcze dużo i ja właśnie ich też będę szukać. Ta ścieżka rowerowa wiedzie wzdłuż tych krzaków róż i tutaj tak obłędnie pachnie. O Boże, widzicie? Mam nadzieję, że nie macie arachnofobii. Przypominam, że nagrywam Wam te tablice po to, abyście mogli sobie zatrzymać ekran i poczytać, jeżeli coś Was interesuje. Wstąpiłyśmy po drodze na jakiś kemping, posmakować trochę kempingowego życia w wersji instant. Ja mam nadzieję, że zaraz mi się uda tutaj gdzieś może supa wypożyczyć. Byłoby super. Woda w zatoce jest super ciepła, spokojna, przez bardzo długi czas płytka, więc są to idealne warunki do pływania na supie. To znaczy idealne, jak już się kawałek dalej odpłynie, bo na początku jest tak płytko, że sup szoruje po dnie, ale później jest ekstra. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że okazało się, że Magda ma tutaj na Helu, na jednym kempingu swoich znajomych, bo dzięki temu mogłyśmy tam zajść, a właściwie zajechać na rowerach i posmakować dosłownie takiej krzty tego kempingowego życia. Ja mogłam sobie popływać na supie po zatoce, zjeść truskaweczki nad tą zatoką na plaży i po prostu teraz się przespacerować nad morze, na drugą stronę ulicy, na drugą stronę torów kolejowych.
Jest tutaj taka dzika plaża, która podobno nawet w sezonie nie jest zatłoczona i aż mi się zamarzyło takie kempingowe życie tutaj na Helu. Już wiele razy mnie ono kręciło, jak widziałam na przykład u kogoś we vlogach. Obiad zjemy w restauracji, którą poleciła nam Karolina. Podobno tutaj znajdę coś wege i faktycznie jest coś takiego i będę jadła orientalną ciecierzycę, a Magda prawdopodobnie risotto. Risotto też musi być pyszne, ono jest z grzybami i z cukinią. Przyszło moje risotto, bo okazało się, że ciecierzyca jest zbyt pikantna. Pan nas ostrzegł. Pomiędzy Juratą a Helem ścieżka biegnie przez taki ładny, pachnący las. Odzywam się do Was dopiero teraz, kiedy jestem już pod pensjonatem, dlatego że końcówka naszej wycieczki była dosyć trudna, jeżeli chodzi o warunki. O 20:00 miałyśmy zwrócić rowery, a o 18:30 nie zmieściłyśmy się do pociągu w Helu, ponieważ te pociągi tutaj przypominają tak trochę bardziej tramwaje niż pociągi i PKP naprawdę ma fantazję, żeby puścić taki malutki, króciutki, dwuwagonikowy właściwie pociąg z Helu do Gdyni bodajże. Naprawdę świetny pomysł. Natomiast musiałyśmy wrócić w końcu też rowerem, mimo że nie było tego w planach, dlatego że ta trasa w tamtą stronę to było około 30 km, no bo my tam zbaczałyśmy po drodze, bo nawigacja pokazuje 26, ale my zrobiłyśmy więcej. A później z powrotem jechałyśmy już normalnie prostą drogą, no ale wyszło na to, że zrobiłyśmy tych kilometrów, ponad 50, prawie 60 tak naprawdę. Więc było to dosyć męczące, dlatego że złapał nas i deszcz, i zaczęło bardzo mocno wiać, więc jechało się trudno. Ale nie narzekam, bo moim zdaniem wycieczka była super i bardzo polecam taki sposób zwiedzania Helu. I co? Kosztowało to 45 zł za cały dzień, ewentualnie można wypożyczyć też rower na godzinę i wtedy to jest 8 zł za godzinę. Mówię tutaj o konkretnej wypożyczalni, która nazywała się Port Chałupy. I po drodze macie bardzo dużo różnych miejsc, gdzie możecie zboczyć, czy to żeby zobaczyć jakieś molo, czy to żeby odwiedzić plażę, czy to nad zatoką, czy nad morzem po drugiej stronie. Są tam też jakieś atrakcje historyczne, są atrakcje naturalne, jest jakiś rezerwat przyrody, więc naprawdę można się na taką wycieczkę wybrać na cały dzień. I zabawne jest to, że wzięłam ze sobą i kurtkę przeciwdeszczową, i krótkie spodenki, i ciepłą bluzę, i wszystko mi się przydało, bo pogoda na Helu jest dosyć zmienna. Bardzo nie ma co liczyć na prognozy, bo one się zmieniają też z godziny na godzinę, więc bierzcie to pod uwagę, kiedy się tutaj wybierzecie. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby z tej ścieżki rowerowej, która biegnie przez cały półwysep, skorzystać. Chociaż może jest przesadą powiedzenie, że przez cały półwysep, bo w miastach bywają przerwy, gdzie niegdzie musiałyśmy jechać po chodniku. Czasami jest tak, że trzeba z miasta wjechać w stronę na przykład zatoki właśnie, tak, w stronę morza raczej nie, w stronę zatoki i tam jest ścieżka rowerowa, więc trzeba czasami troszeczkę pokombinować, ale ogólnie jedzie się bezpiecznie, nie ma potrzeby, żeby jechać ulicą. Jeżeli w sezonie będzie duży ruch na ulicach tych miasteczek, no to wtedy można rower prowadzić. Ale tak poza tym to ścieżka jest całkiem fajna. Od chałup do jastarni biegnie, jest z kostki, ale biegnie piękną trasą, taką głównie nad zatoką, pachną róże, jest wspaniale. Później jest troszeczkę gorzej, ta nawierzchnia jest gorsza, ale znowu od Juraty do Helu trasa zamienia się w taką leśną, całkiem przyjemną, jeżeli chodzi o nawierzchnię, jest ciągle góra-dołek, ale jedzie się super przyjemnie, pięknie pachnie tym lasem i bardzo Wam taką wycieczkę polecam. My nie pozwiedzałyśmy samego Helu jako miasteczka, bo już nie starczyło nam na to czasu. Na pewno w Helu mogę polecić fokarium, dlatego że to jest takie fokarium, powiedziałabym, etyczne, takie niekomercyjne, które owszem ma płatny wstęp, ale to są pieniądze, które są potrzebne na utrzymanie tego miejsca. Natomiast nie zobaczycie tam żadnych pokazów z fokami i tym podobnych rzeczy. Ja miałam możliwość odwiedzenia takiej atrakcji w Łebie, w okolicy Łeby, w Sarpsku jest takie fokarium, ale nie chciałam tego robić, bo nie chcę takich miejsc reklamować, miejsc, gdzie zwierzęta są tresowane i wykorzystywane do celów rozrywkowych.
Opuściłyśmy już Chłapowo, to jest taka bardzo malutka miejscowość przylegająca do Władysławowa i myślę, że mogę ją polecić osobom, które chcą skorzystać z tutejszych atrakcji, tych w okolicy Przylądka Rozewie, ale które nie chcą spać w jakimś głośnym mieście, no to Chłapowo będzie dla nich odpowiednią opcją, ponieważ jest tam znacznie spokojniej. Tuż obok Chłapowa mamy Władysławowo, tam mamy fajny punkt widokowy, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj uda nam się go odwiedzić. Mamy Wesołe Miasteczko, no ogólnie jest tam dużo takich nadmorskich atrakcji. Natomiast po drugiej stronie mamy Przylądek Rozewie i ja pamiętam z lekcji geografii, że Przylądek Rozewie miał być najbardziej wysuniętym na północ punktem Polski. Natomiast okazuje się, że w 2000 roku dokonano nowych pomiarów i okazało się, że to miejsce jest tutaj w Jastrzębiej Górze. Jest ono oznaczone takim kamieniem Gwiazdy Północy i właśnie przed chwilą to miejsce miałyśmy okazję zobaczyć. Natomiast chciałyśmy też wpaść na chwilę do latarni Rozewie, ale niestety jest jeszcze zamknięta, będzie otwarta dopiero 1 lipca. Przyznam, że bardzo podoba mi się ta część Pomorza, dlatego że są tutaj wybrzeża klifowe, które na mnie robią zdecydowanie większe wrażenie niż zwykłe plaże, tym bardziej, że to jest tutaj połączone. Mamy na dole plażę, a na górze przepiękny klif, z którego też mamy piękny widok. Więc ja nie znałam tych okolic, ale mogę je Wam polecić, jeżeli lubicie takie bardziej dzikie wybrzeża właśnie, no bo wiadomo, że jak są klify, są gdzieś jakieś takie zejścia po schodach, to nie każdy lubi korzystać z takich plaż, ale jeżeli Wy lubicie, a myślę, że duża część z Was lubi, bo już trochę Was znam, no to tutaj okolice Przylądka Rozewie i Jastrzębiej Góry i Chłapowa są idealne. Odwiedzamy teraz kolejną naturalną atrakcję tutaj w okolicy Jastrzębiej Góry i Przylądka Rozewie. I to jest wąwóz Lisi Jar, który osiąga głębokość do 50 metrów. Jego wzgórza są porośnięte ponad 100-letnimi bukami, które tworzą tutejszy mikroklimat. I ciekawostka jest taka, że kiedyś ten wąwóz miał długość około 10 km, czyli naprawdę był bardzo długi, ale niszczycielska działalność morza sprawiła, że teraz ma tylko 350 metrów, więc przyszłyśmy się nim przespacerować. Magda pilnuje, żebym nie zdeptała ślimaka, patrząc w kamerę. Przepiękny jest ten wąwóz. Bardzo się cieszę, że jedna z Was mi go poleciła, bo pewnie bym pominęła to miejsce. A jest bardzo, bardzo, bardzo ładny. Czas na swojskie śniadanie we Władku. Ja mam jajecznicę z kurkami, a Macia ma jakiś zestaw śniadaniowy. Jedną z atrakcji Władysławowa jest Aleja Gwiazd Sportu. Nie zapomniano także o Himalajstach. Bardzo mi się podoba to, co tutaj zbudowano. Są takie góry, wydaje mi się, że ich wysokość jest proporcjonalna do prawdziwej. Są nazwane, jest ich wysokość i są tabliczki polskich Himalajstów, którzy te szczyty zdobyli. Tu na przykład mamy Mount Everest 8848 i tabliczki osób, które tam były. Idziemy najpierw tam na górę, a potem tam, w sumie też na górę. Proszę bardzo, tutaj na wieżę widokową w domu rybaka mamy nawet windę. A tam widać Półwysep Helski, tutaj jest Zatoka Puck'a wewnętrzna. A tutaj oczywiście Bałtyk. Jest tutaj na górę winda, ale na ostatnim etapie trzeba wejść po takich schodach, czyli niestety miejsce to nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Szukamy atrakcji dla siebie, takich, żeby nie zwrócić naszego śniadania, ale jednocześnie dobrze się bawić. Na pewno pójdziemy na Diabelski Młyn. Ten kondor, tam, którego tam widać, to bardzo tego nie polecam. Ja kiedyś prawie na tym zeszłam. Wygląda bardzo niepozornie, ale jest hardkorem. No i jeszcze pójdziemy na falę moją ulubioną. I
Dla mnie najfajniejszą atrakcją we Władysławowie jest właśnie ten Luna Park, bo wydaje mi się, że to jest największy na tej części wybrzeża tego nadmorskiego w województwie pomorskim. Jeszcze chyba w Gdańsku coś jest, ale nie wiem, jaki jest tam ten park, natomiast ten jest całkiem spory, jest dużo atrakcji i dla dzieci, i dla dorosłych i to jest dla mnie powód, dla którego warto tutaj wstąpić.